Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie sprawę, która huczy dosłownie cały internet obecnie. Czyli oczywiście, jeśli się nie domyśliliście jeszcze, sprawę kamerzysty. Podam wam najnowsze informacje. Będziecie tu widzieć też relację Kubańczyka, który powiedział kilka słów na temat kamerzysty, co sądzi o tej sytuacji. Zawsze, kurde, mam gorączkę i mój organizm jakoś źle to bardzo znosi. Wypowiem się na temat, który mnie zbombardowaliście na priv, króciutko, na temat kamerzysty i tego, co się teraz dzieje. Ja byłem zszokowany, jak w sobotę osoba pewna z jego bardzo bliskiego środowiska powiedziała mi właśnie to, że u niego na telefonie może być w ogóle jakaś dziecięca fotografia, co osłupiło mnie po prostu, bo ja nigdy na ten temat nic nie wiedziałem. Natomiast potem potwierdziła mi to jedna osoba z jego środowiska, która powiedziała, że nawet widziała ten folder, więc jeżeli kamerzysta faktycznie wracał z tych wakacji i nie pousuwał rzeczy z telefonu, to może mieć naprawdę niezły przypał. Chcieliście, żebym się powiedział, ja nie szanuję tych zachowań, uważam, że to jest zły człowiek. Współpracowałem z nim, oczywiście tak, ale wtedy jeszcze nie było tego widać, nie pokazywał swoich zachowań. Wtedy jak to było wszystko reżyserowane, to naprawdę było git, może to było jakieś śmieszne, potem naprawdę zaczął się jakiś chory content, właśnie zaczęli brać innych ludzi, płacić im za jakieś głupie rzeczy, ja tego nie szanowałem i odpuliłem. I mówicie, gdzieś tam jeszcze pojawiają się takie kidy od kamerzysty, mnie to śmieszy. Słuchajcie, dzieciaczki moje drogie, kochane, wujek Kubańczyk do mówi. Ja bardzo pomogłem waszemu kochanemu kamerzyście też, robiąc nutki, których potem słuchaliście, które robiły pierwsze dwie nuty, nam zrobiły ponad 20 milionów wyświetleń. Jeszcze jak nie wiedzieliście, to ja siedziałem nocami, miksowałem te kawałki, pisałem te kawałki, wymyślałem, bo to tak naprawdę był nowy, świeży pomysł, bo wtedy muzyka na YouTube zaczęła się stawać popularna i kamerzyście kończył się content, więc wziął mnie, żeby zarobić sobie grube siano. Ja z tego, co on pewnie ogólnie zarobił, dostałem chuj. Ale tak jak mówię, dostałem zasięgi, które potrafiłem wykorzystać. Robię muzyczkę, rozwijam się sportowo i tylko to mnie interesuje. Życzę wam miłego wieczorku. No i jak ktoś sobie naważył piwa, to musi je wypić. Najsmutniejsze, tak sobie pomyślałem, że tylko nie zdążyłem przenieść, bo już wysłałem wniosek o kawałki, które były na jego kanale. Tam kilka moich, ale fajne i stare, takie jak Kubańczyk Pegas, Kubańczyk Mamo czy Kubańczyk Kylof. Szkoda. Sytuacji. Czy Kamuś dostanie jeszcze większy wyrok? Również podam wam jeszcze nowsze informacje i zobaczycie wszystko teraz. Więc zaczynamy. Moi drodzy, tu jest jeszcze dodatek taki jakby do tego filmu, bo z najnowszych informacji jak wynikam, niestety nie udało mi się tego zawrzeć w filmie, bo po prostu film nagrywałem wcześniej, a ta informacja do mnie doszła później. Jak czytamy na przykład na story Trumana, który rozmawiał z pewnym dziennikarzem z Gazety Polskiej, Gazety Wyborczej, przepraszam. Napisał coś w nim takiego, artykuł, co już trafił na wyborcza.pl Szczecin, więc pozwolicie, że przeczytam wam, o co chodzi, jeśli ktoś jeszcze nie o tym nie słyszał. Aresztowany youtuber Łukasz W. Kamerzysta 4 dni przed zatrzymaniem został skazany. 4 dni przed zatrzymaniem kamerzysty w sprawie filmu Zdręczenie niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka szczeciński sąd wydał na niego wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków. To jest krótki właśnie streszczenie tego. Jak pewnie wiecie, dwa albo rok temu, nie wiem kompletnie ile to mogło być, ale też była gruba sprawa właśnie o to, że kamerzysta prowadził auto pod wpływem narkotyków. I dopiero teraz, właśnie 4 dni przed grubą aferą i przed zatrzymaniem właśnie odnośnie tego filmu, dostał wyrok. Dostał wyrok po prostu przez to i tak zwane zawiasy. A jak są zawiasy, to działa to tak, że w przeciągu roku, od roku do 2 lat żadnego przestępstwa po prostu dokonać, nie? Czyli nie może coś tam ukraść i tak dalej, nie? A on już po 4 dniach od tego wyroku po prostu został zatrzymany w sprawie tego filmu Dręczenia niepełnosprawnego. Czyli coraz bardziej pogłębia się sprawa kamerzysty, że jednak pójdzie do więzienia, bo sprawy coraz bardziej się komplikują. Jak puściłem wam wcześniej ten film Kubańczyka, który też mówił swoje, jeśli znaleziono to w telefonie u kamerzysty, to za kolorowo już nie będzie, tak mi się wydaje.
ale zobaczymy, wszystko rozwinie się z czasem. Ja chciałem wam dać jeszcze taki tutaj właśnie news dodatkowy, który udało mi się wyczytać tutaj. Później dopiero, kiedy nagrywałem ten film, ale udało mi się go wyczytać. No, więc to było na tyle. Chodzi Łukasz Wawrzyniak, kamerzysta zatrzymany, youtuber, który upodlił niepełnosprawnego, spędzi miesiąc w areszcie. No, tak właśnie jak mówił również Barber, czy jak on się nazywa, ten właśnie kolega od kamerzysty, co wystąpił w tym filmie, w którym wymyślali chore wyzwania dla właśnie tego chłopaka. Sam mówił, że tam stracił wszystkie numery, pewnie albo na rzecz tego, że kamerzysta się wystraszył i po prostu czyścili wszystkie dyski i tak dalej, albo po prostu policja przeczepiała im wszystkie telefony, ale tego już nie wiemy, nie? No i on sam wypowiadał się i właśnie on i ta Viola z jego ekipy, nie wiem, ja tam nie śledzę, więc jeśli się pomyliłem, to przepraszam. Ale właśnie oni tam byli aktywni od tego czasu, wypowiadali się na ten temat coś. I byli aktywni w social mediach, ogólnie na Instagramie, a kamerzysta milczy. Bo jakbym on jest, wiesz, w areszcie teraz spędzi miesiąc. Oni zostali wypuszczeni i są pod dozorem właśnie policji. I przekazała dzisiaj prokuratura rejonowa Szczecin Zachód Łukasz W, czyli popularny youtuber kamerzysta, miesiąc spędzi w areszcie. To decyzja sądu rejonowego w Szczecinie. Pozostali członkowie ekipy Gwiazdora Internetu będą pod dozorem policyjnym. Prokuratura nie wyklucza zaskarżenia decyzji sądu, gdy wnioskowała o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn i akt mniejszych podczas nagrania, które oburzyło całą Polskę. Bo jak wiecie, reportaż nawet odnośnie tego filmu pojawił się w Polsacie, no ale to tylko była tak zwana wisienka na torcie, ta sytuacja z tym chłopakiem, bo w przeszłości, jak wiemy, kamerzysta dokonał wiele, wiele większych rzeczy, tak samo jak uszu. W końcu coś nie uszło mu płazem, bo jak wiemy, na początku roku była ta drama właśnie z Kruszwilem, z tymi dziewczynami, no i ludzie zapomnieli i kamerzysta działał dalej, a tak naprawdę można powiedzieć, że ten chłopak właśnie uratował internet polski, bo kamerzysty nie dało się wytępić, a to już jest oficjalnie, mi się wydaje, że koniec kamerzysty, jeśli chodzi o jego karierę youtubera. Sława, splendor, drogie samochody, miliony wyświetleń w internecie. Kamerzysta, gwiazdor mediów społecznościowych, nie spodziewał się, że film, który opublikował na swoim kanale 9 kwietnia, doprowadzi go do aresztu. Trójka youtuberów usłyszy zarzuty znęcania się nad osobą niepełnosprawną. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Ale tak jak mówiłem, raczej mi się wydaje, że kamerzysta nie dostanie tych 8 lat więzienia, bo wydaje mi się, że dostanie jakieś zawiasy, no bo ogarnie jednak sobie, mając takie pieniądze, no jak ma się pieniądze, to łatwiej jest ogarnąć ogólnie prawników lepszych i tak dalej, nie? I wyjdzie tak po 2 latach, no ale jeśli chodzi o YouTube, to jest skończony już, nie? Tak mi się wydaje. Nawet maska go nie ukryje, bo jak mieliśmy sytuację z Rafoniksem, to siedział pod tą maską, a i tak YouTube słyszał, po prostu było słuchać jego głos. No i co, no po prostu jakby chciał założyć nawet z maską kanał, no to raczej mi się wydaje, że YouTube by już na to nie pozwolił. W sprawę zaangażował się m.in. wojewoda zachodniopomorski, więc jak widzimy, grubo, grubo się dzieje. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli wam się spodobało, pamiętajcie o łapeczce w górze oraz subskrypcji mojego kanału, jeśli wam się spodobał ten film, oraz napisaniu swojej opinii na ten temat, co sądzicie o tym, czy kamerzysta słusznie został skazany i według was ta kara jest uczciwa, którą dostał kamerzysta. Czy uważacie jednak, że nie zasługiwał na taką karę? Napiszcie swoją opinię w komentarzach. Tutaj macie przycisk subskrybuj. Pamiętajcie, żeby go nacisnąć tam na dole. No i co? Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się.